listopadzie 2011 roku Mariusz Szczygieł, mój przyjaciel i kolega zawodowy od kilkuset lat, przysłał mi maila ze zdjęciami, z dziwnymi, przerażającymi, jakoś pięknymi, ale jednak odrzucającymi zdjęciami. Były to zdjęcia, które przedstawiały chorą kobietę. Kobietę, która wyglądała inaczej niż inni ludzie i miała też inny kolor skóry, ale ta skóra była dziwna. Patrząc na te zdjęcia, miałem taką obawę, taką myśl, że trudno będzie mi się z tą kobietą przywitać. I tak sobie pomyślałem, ja, reporter, jakoś się zganiłem za tę myśl. No i może trochę używając tej osoby na zdjęciu, postanowiłem zdać ten osobisty egzamin. Cała książka, cała Eli jest o tym, jak jedni ludzie używają innych ludzi. Jak też reporter korzysta z losów, z twarzy, czy fotograf z twarzy innych ludzi. I postanowiliśmy z Grzegorzem pojechać na Filipiny i kilka miesięcy później, jak zgromadziliśmy pieniądze, byliśmy na slumsach. W Manili, na Onyxie. Onyx to jest taka część ulicy, długiej ulicy Onyx, tylko część tej ulicy jest slumsem. I okoliczne lobany. Lobany są takie chodniczki, korytarze, labirynty, wąziutkie, brudne, śmierdzące, często zadaszone, ciemne, mokre. Przyjechaliśmy do Josephine. Okazało się, że ten moment przywitania nie stanowił dla mnie żadnego problemu. Co nie znaczy, że cały kontakt z Josephine to była jakaś bułka z masłem. To było trudne. Josephine mało mówi. Ja też przez jakiś czas miałem wątpliwość, czy właśnie nie wykorzystujemy chorej do naszych własnych spraw, a naszą sprawą była książka. Już wiedzieliśmy wtedy, że ja chcę zrobić książkę, a Grzesiek będzie tę książkę ilustrował, ale też będzie jej bohaterem. W takim trudnym miejscu we dwóch pracuje się, co tu dużo mówić, raźniej. A potem to są dwie głowy, dwie pary oczu. Wieczorem możemy usiąść, przegadać, co zrobiliśmy, co nam się udało, czego jeszcze nam się nie udało zrobić, co trzeba zrobić jutro. No oczywiście jakieś napięcia były, ale w takiej pracy, no, to jest ogromny stres pracować w tamtych warunkach, widząc tę nędzę i to cierpienie ludzi. Grzegorz przychodził do Josephine bez aparatu i godzinami głaskał ją po tych strasznie chorych dłoniach. Przecież nie po to, żeby potem przyjść z aparatem i zrobić zdjęcie. Po prostu jest bardzo wrażliwym człowiekiem i to widać na tych jego zdjęciach, na portretach ludzi, którzy mieszkają na slumsach i na cmentarzach w Manili, na grobach. I on właściwie fotografuje tych ludzi bez kontekstu. On slums czy cmentarz, zwłaszcza jak są otwarte groby, jest bardzo dla fotografa spektakularną, wdzięczną scenografią. Grzegorz z niej nie skorzystał. Grzegorz wyjął tych ludzi z kontekstu. Oni są bez tej scenografii albo przy minimalnej scenografii. Uznał, tak jak czytam te zdjęcia, że to ich twarze i ich ciała, bo on też fotografuje ciała tych ludzi, opowiedzą o ich cierpieniu. To, co nędzarz na slumsach ma, jedyne, co ma, to jest jego bieda. Opowieść, własną opowieść, własną historię o własnym cierpieniu, o własnej nędzy. I przyjeżdża taki reporter biały, fotograf biały i mu poniekąd za jego zgodą, czy nie poniekąd, no za jego zgodą, zabiera mu ten jedyny skarb i po swojemu, po przywiezieniu tego do domu, lotem za 1000 euro, bo tyle kosztuje samolot na Filipiny i z powrotem, reporter po swojemu tę historię lepi. Fotograf obrabia fotografię, publikujemy książkę, zarabia redaktor, wydawca, drukarz, księgarnia, linie lotnicze zarobiły, a ten biedny człowiek na początku czy na końcu tego łańcucha pokarmowego, jakim jest literatura non-fiction, został tylko z tymi
starymi gaciami, które ma na tyłku, bo on tylko to ma. I ten stary t-shirt, te stare klapki. Jak mu się te klapki przerwą, to musi chodzić 2-3 dni bez butów, aż znajdzie inne stare klapki, bo sobie ich nie kupi. No i też pytam o to w Elieli, czy to jest uczciwe, jak to robić, jak dokumentować non-fiction, jak fotografować biednych i chorych i cierpiących, nie zmieniając ich życia, przecież my tego życia nie zmieniamy. Reporterzy próbują jakoś usprawiedliwić tę sytuację, tę relację reporter-bohater. Otóż mówią, że każde życie jest marne. To prawda. I może dla takiego nędzarza na slumsach taka wizyta białego człowieka, który przyszedł i miał tyle uwagi, tyle cierpliwości, wypili po piwie, przez całe kilka tygodni wypili tych piw mnóstwo. Ja nie mówię, że ja pracuję z piwem, ale to nie jest wykluczone. Nikt mu w życiu, temu nędzarzowi, nie dał tyle uwagi, tyle życzliwości, tyle ciepła. Nie, ten reporter go nie oceniał, nie mówił mu, co ma robić, nie krzyczał. No to fajna była relacja i można tak spojrzeć na to, że ten człowiek jednak coś od reportera dostaje, ale tak czy inaczej jest to targ i warto sobie z tego zdawać sprawę.